Kończy się stary rok, rozpoczyna nowy. Nowy rok, nowy ty. Dlatego też właśnie z tej okazji przygotowałam dla Ciebie materiał dotyczący tego, w jaki sposób skutecznie wprowadzić w życie nowe nawyki i w nich wytrwać, aby Twoja kariera nowego Ciebie nie zakończyła się z dniem 30 stycznia. Zapraszam. W tym odcinku pokażę Ci schemat postępowania w budowaniu i utrzymywaniu Twoich postanowień. Przykłady, które podam za chwilę, przełóż oczywiście na swoje wyzwania, których chcesz się podjąć. Jeszcze jedna ważna informacja, zanim przejdę do konkretów. Żeby w pełni zrozumieć proces, w jakim przebiega wprowadzanie w życie postanowień, należy wiedzieć, że kiedy mówisz mam postanowienie noworoczne, to tłumacząc na język psychologiczny, tak naprawdę masz na myśli to, że chcesz zmodyfikować swoje dotychczasowe nawyki. Zacznijmy więc od tego, jak w ogóle tworzy się nawyk. Przedstawię teraz schemat, jak to się dzieje, że w pewnym momencie zaczynasz wykonywać różne czynności automatycznie. Na przykładzie budowania nawyku, sprawdzania, co się dzieje w social mediach, kiedy dostajesz powiadomienie. Schemat pętli tworzenia się nawyku wygląda następująco. Mamy wskazówkę, czyli dźwięk Messengera. Następnie kultywujemy zwyczaj, czyli sprawdzamy wiadomość. Nagrodą jest chwilowa rozrywka, która jest motywowana wzbudzonym pragnieniem otrzymania tej nagrody, czyli właśnie zaspokojenia ciekawości czy doświadczenia chwilowej rozrywki. Jak zatem na podstawie wcześniej przedstawionego schematu zbudować nawyk na przykład odchudzania się? Po pierwsze, znajdź prostą i oczywistą wskazówkę. Bodziec. Na przykład taką wskazówką może być to, że nie mieścisz się w swoją ulubioną sukienkę, spodnie czy garnitur, dzięki któremu robisz fenomenalne wrażenie na wszystkich spotkaniach biznesowych. Albo że bolą Cię kolana, ponieważ stawy są przeciążone z powodu nadmiernej wagi i chciałbyś to zmienić. Po drugie, następnie pomyśl, co będzie dla Ciebie nagrodą po zrealizowaniu dnia planu. Ważne jest to, aby Twój mózg antycypował nagrodę, czyli wybiegał poza ten moment, w którym jesteś i zmuszał się do wypełniania postanowienia do chwili, kiedy otrzymujesz nagrodę za wytrwałość. Przykładem nagrody może być na przykład świeżo wyciskany sok warzywny albo kilka kostek ciemnej czekolady z suszonymi śliwkami. Mózg zaczyna antycypować chwilową rozrywkę. Narasta oczekiwanie na zaspokojenie tej potrzeby. Po trzecie, ustal procedurę, czyli zwyczaj, według którego będziesz postępował za każdym razem, aby otrzymać nagrodę. Załóżmy, że podjąłeś się wyzwania, że z dniem 1 stycznia chcesz zacząć chudnąć. Przede wszystkim, aby wdrożyć nowy nawyk w życie, potrzebujesz konkretnego celu. Nie chciałabym w tym odcinku w szczegółach zajmować się tym, jak dobrze skonstruować ten cel, bo na pewno słyszałeś już o metodach, które w tym pomagają, na przykład metoda SMART. Poza tym myślę, że ta kwestia w ogóle zasługuje na osobny odcinek. Skonkretyzowanie celu jest ważne jednak, ponieważ mając przed sobą informację, chcę schudnąć, tak naprawdę nie masz pojęcia, co robić i dodatkowo nie jest to zbyt motywujące na dłuższą metę. Niech Twój cel mówi o tym, co chcesz osiągnąć, jak i kiedy. A więc chcę stracić 15 kg do 30 czerwca dzięki ćwiczeniom i diecie. Dlatego też zamiast podjadać, zacznę wychodzić na spacery i zjadać same nieprzetworzone rzeczy. Im bardziej szczegółowy cel, tym łatwiej rozpisać sobie dokładny plan jego realizacji. Krok po kroku, dzień po dniu. Teraz skupmy się na tym, jak wytrwać w nawyku. Jest już 5 stycznia i widzisz, że jednak codzienne podjadanie jest dla Ciebie nawykiem nie do przeskoczenia. Dlatego też zacząłeś się już zastanawiać nawet nad sensem kontynuowania Twojego postanowienia. Otóż jeśli jesteś na tym etapie, że Ci nie wychodzi, to bardzo dobrze, bo właśnie zidentyfikowałeś podpowiedź, która poprowadzi Cię do sukcesu. Podpowiedź, o której mowa, to krytyczny punkt w Twoim planie, który realizujesz, kiedy pojawia się ta trudność. Dlatego też, kiedy na przykład wymyśliłeś sobie, że będziesz się odchudzać, to zobacz, w jakich momentach jest Ci ciężko. Na przykład wciąż szukasz w kuchni czegoś do jedzenia. Przyjrzyj się temu, kiedy odpuszczasz. Jaka myśl się wtedy pojawia? Na przykład, i tak będę gruby, nie powstrzymam się od podjadania i tak dalej. Zauważ też, co czujesz na chwilę przed sięgnięciem po przekąskę. Może czujesz, że zjadłbyś coś słodkiego. Może jakiś rodzaj napięcia w ciele, które prowadzi Cię do zajrzenia do lodów. Kiedy, w jakim momencie najczęściej przychodzi do Ciebie ta potrzeba? Może kiedy wiele godzin spędzasz przy komputerze? Zastanów się chwilę. Po drugie,
Wprowadź zwyczaj, czyli procedurę, według której będziesz postępował za każdym razem w celu realizacji swojego planu niepodjadania. Wiedząc już, co Cię zniechęca lub powoduje, że masz ochotę złamać swoje postanowienie w krytycznych momentach, opracuj plan radzenia sobie. Na przykład ustal ze sobą, że kiedy pomyślisz, że podjadanie jest od Ciebie silniejsze, albo kiedy na przykład podczas długotrwałej, monotonnej pracy przy komputerze spodziewasz się poczuć potrzebę, aby się ruszyć w kierunku lodówki po coś do słodkiego, to oprócz tego, że ponieważ wcześniej to przewidziałeś i chcąc sobie ułatwić życie, wyrzuciłeś wszystkie niezdrowe i tłuczące rzeczy z domu, pójdziesz do szafki z suszonymi owocami i weźmiesz 2 suszone daktyle, którymi się osłodzisz. Wiem, że daktyle są kaloryczne, jednak lepsze to niż inne przetworzone produkty. Albo kiedy spodziewasz się, że znajdzie Cię ochota na słodkie, to będzie dla Ciebie oznaczać, że czas na przerwę i wyjdziesz na powietrze, nie zabierając portfela. Wyszczególnij każdą przeszkodę, na którą możesz się natknąć na drodze do realizacji swojego planu i zaplanuj jej rozwiązanie. Kiedy stworzysz odpowiednie procedury na wypadek, kiedy spodziewasz się, że zacznie się w Tobie walka między iść na spacer, a pozostać w domu i podjadać, to rozpisz sobie plan działania i wyobraź sobie, jak z sukcesem pokonujesz przeszkody, które stają Ci na drodze. Jeśli przeszkodą do wyjścia na spacer bez portfela, zamiast podjadania w domu, jest uczucie totalnej niechęci, wtedy Twój plan może podpowiedzieć Ci taką oto procedurę. Kiedy poczuję się zniechęcony, to zawsze od razu powiem sobie, nie ma takiej opcji. Wstaję z krzesła, na którym siedzę, następnie stawiam krok prawą nogą, następnie lewa podąży za prawą, aż znajdę się przy szafce z butami. Sięgam po płaszcz, biorę klucze i pociągam za klamkę. Kiedy ustalisz ze sobą taką procedurę i będziesz ją ćwiczyć, w końcu okaże się, że przychodzi Ci to coraz łatwiej. Zrobisz z tego automatyzm. Co ciekawe, na koniec dnia okaże się, że nie dość, że zmodyfikowałeś swój nawyk podjadania, to jeszcze masz świetną formę, schudłeś 15 kilo, Twój nastrój się poprawił i możesz wcisnąć się w ulubioną sukienkę czy garnitur biznesowy. Dzięki temu, że dobrze wyglądasz i dobrze się czujesz, ludzie wokół Ciebie chętniej z Tobą współpracują i dzięki temu zacząłeś lepiej zarabiać. Tak więc Twój kluczowy nawyk chodzenia na spacery zamiast do lodówki uruchomił całą kaskadę następstw, które doprowadziły Cię do sukcesu. Kiedy zmienia się jeden element, często prowadzi on do zmian, które rozlewają się na inne sfery funkcjonowania. Dlatego też, kiedy chcesz wytrwać w nowej procedurze, czyli nawyku, ustal sobie wcześniej plan radzenia sobie. Kiedy przyjdzie do Ciebie chęć zjedzenia czegoś między posiłkami, to co zrobisz krok po kroku? Dla zwiększenia efektu dodatkowo załóż sobie dziennik, w którym przez kilka kolejnych tygodni będziesz robić zapiski, zaznaczając krzyżykiem, kiedy poczujesz napięcie, aby pójść do lodówki, a ptaszkiem, kiedy skutecznie uda Ci się przezwyciężyć ten nawyk, nadbudowując go innym, na przykład wyjściem na spacer albo zjedzeniem daktyla. Dzięki temu, że będziesz rozpisywał swoje małe sukcesy, będziesz widział je przed oczami oraz będziesz mógł przyznać sobie odpowiednią nagrodę za dobrze przepracowany tydzień. Trzecim niezbędnym elementem zmiany jest wiara w to, że Ci się uda. A często najłatwiej ją pozyskać, kiedy jesteś w grupie ludzi o podobnych przekonaniach, czyli takich, którzy nawzajem się wspierają. Znajdź więc kogoś, kto będzie skłonny pójść z Tobą na przykład na tę przechadzkę, dołączając do grupy na Facebooku, która się wzajemnie wspiera w dojściu do formy, dzieląc się na przykład swoimi rezultatami. Tak więc, jeśli dzięki zmianie jednego elementu, czyli wprowadzeniu nowej procedury postępowania, zmiana może rozlać się na wiele innych obszarów, to jestem bardzo ciekawa, jaki efekt przyniosłoby ograniczenie na przykład social mediów. Tu mam dla Ciebie propozycję, ale też i wyzwanie. Aby przećwiczyć budowanie strategii zmiany nawyków, jestem bardzo ciekawa, jaki masz pomysł na strategię dotyczącą właśnie zmiany nawyków związanych z social mediami. Co można zrobić krok po kroku, aby osiągnąć zamierzony cel? A taki ogólny cel mógłby być na przykład, że chcesz zacząć uprawiać tak zwany slow life. Napisz proszę w komentarzu swój pomysł na taką strategię, aby jak najwięcej osób mogło z niej skorzystać. Podsumowując to, co do tej pory powiedziałam. Po pierwsze, zacznij od wskazówki, czyli na przykład myśli, że chciałbyś zmieścić się w swój elegancki garnitur czy sukienkę. Przyjrzyj się podpowiedzi, czyli temu, co powoduje, że ciężko Ci osiągnąć to, czego pragniesz. Ten krytyczny moment, napięcie lub inny czynnik, który powoduje, że wykonujesz swoją nawykową procedurę prowadzącą Cię w przeciwnym kierunku niż to,
czego chcesz. Twórz sobie konkretny cel, do którego będziesz dążył, z wykorzystaniem na przykład metody SMART. Pozostaw sobie tę podpowiedź, którą zidentyfikowałeś przy okazji orientowania się, kiedy zaczyna się krytyczny moment i do czego Cię to prowadzi. Pozostaw też nagrodę, którą chcesz się cieszyć, taką jaką dostarczałeś sobie podczas kultywowania nawyku, na przykład podjadania. Nagrodą w tym przypadku było uczucie przypływu endorfin po zjedzeniu czegoś słodkiego, aby mózg mógł ją antycypować. Zmień jednak samą procedurę otrzymywania jej. Uwierz w zmianę. Znajdź kogoś, kto będzie dla Ciebie wsparciem w wytrwaniu w nawyku lub będzie to robił z Tobą. Jeśli masz jakieś pytania, to zachęcam Cię do ich zadawania. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten film. Pamiętaj o pozostawieniu łapki w górę i subskrypcji mojego kanału. Do zobaczenia w następnym odcinku.